We haven't got onto the plane yet. No jeszcze nie jesteśmy w samolocie. But I'm missing you all already. Ale już za wami tęsknię. I wish I could be here a few more days. Chciałbym tutaj być jeszcze przez parę dni. Because there's so much more that we can share about the goodness of God. Bo jest jeszcze tyle rzeczy, którymi moglibyśmy się podzielić, dotyczących dobroci Bożej. What we have endeavored to do this weekend. To co tutaj udało nam się zrobić w tym tygodniu. Is to bring us back to a sense of the Bible. To jakby przyprowadzić nas z powrotem do tego centrum biblijnego, do źródła w Biblii. A question came to us last night about music presentations which have been made. Pojawiło się ostatnio wczoraj pytanie na temat prezentacji. And in one of the questions it says some of the music presentations which people have seen are based on the Bible. Tak, pytanie o prezentacje, które już wcześniej właśnie tutaj były, które ludzie widzieli, które no, miały być oparte na Biblii. But one of the problems, I'm going to be very honest here. Ale jeden z problemów, postaram się tutaj być bardzo szczery z wami. One of the problems I find in many of the presentations in music. Jednym z problemów, jaki znajduję w wielu prezentacjach dotyczących muzyki, is that the Bible is not used enough. To taki problem, że Biblia nie jest wystarczająco dużo tam używana. There are a lot of quotes from magazines and books. Jest tam dużo cytatów z różnych wydawnictw, czasopism, książek. Even claims from science. No nawet takie jakieś naukowe twierdzenia. But I was watching one the other day and I spent a whole hour and there was not a single reference to the Bible. No, ale oglądałem właśnie to i całą godzinę nad tym spędziłem, no i nie było tam ani jednego nawiązania do Biblii. Yet people are trying to tell me that this is a Bible based. Ale jednak ludzie chcą mi udowodnić, że jest to oparte na Biblii. So what we are encouraging you to do is to read and study for yourself. A więc do czego chcemy was zachęcić, to do tego, abyście studiowali, czytali na własną rękę. Everything I've shared with you this weekend. Wszystko, czym podzieliłem się z wami tego w tym weekendzie, has come as a result of intense Bible study. Jest wynikiem dogłębnego studium Biblii. A Bible study about music. No takiego studium o muzyce. And when I studied the Bible about music. I kiedy właśnie badam Biblię pod kątem muzyki. I do not see the Bible getting obsessed about this type of music and that type of music. Nie widzę, żeby Biblia miała jakąś obsesję na tym albo tamtym rodzaju muzyki. The verses in the Bible talk about God and about how we use our praise to God. Wersety biblijne mówią o Bogu i o tym, jak używamy, jak oddajemy cześć Bogu, jak powinniśmy to robić. And it tells us the way in which we should present that praise to God. I mówi nam to o sposobie, w jakim powinniśmy z jakim powinniśmy przechodzić właśnie z tym uwielbieniem do Boga. So whilst it is important, yes, to have honest conversations about concerns. Więc o ile oczywiście jest bardzo ważne, abyśmy szczerze rozmawiali na temat wątpliwości. Let us not forget that the Bible has hundreds of verses about music itself. Nie zapominajmy, że Biblia zawiera setki wersetów o samej muzyce. And let's not try to have a discussion about music where the Bible is not at the center. Więc nie traćmy czasu na dyskusje o muzyce, w których Biblia nie jest fundamentem. We have a mission as a church. Mamy zadanie jako kościół. To bring people back to true worship and true recognition of God. Aby sprowadzić ludzi z powrotem do takiego biblijnego uwielbienia, do prawdziwego Boga. And to prepare people for his soon return. I aby przygotować ludzi na jego przyjście powtórne. And I can truly say that it's my passion and my belief in his soon return that drives me. I przyznam wam, że właśnie ta nadzieja, jego
rychłego powrotu, to jest coś, co mnie napędza. So the key thing that Pastor Tapp just very excellently presented, it's that it is all about God. A więc no, ta kluczowa rzecz, którą Pastor Tapp przedstawił tutaj, to właśnie to, że to wszystko jakby kręci się wokół Boga. And our principle should be guided by such verses as Galatians 5:22. No i powinniśmy się kierować w naszych zasadach takimi wersetami jak Galacjan 5:22. Where Paul talks about the fruit, the result of having the Holy Spirit in our lives. Gdzie Paweł mówi o owocu, o wyniku posiadania Ducha Świętego w naszym życiu. Also our guide should be in Paul's letter to the Philippians. Również taką wskazówką dla nas powinien być list do Filipian. In chapter 4 verse 8 where he says whatever is lovely, pure, noble, those are the things we should set our minds on. W rozdziale 4, wersecie 8 mówi, aby się napełnić tym właśnie, co jest czyste, co jest miłe, co jest doskonałe. And of course we have the commandments of God which talk about morality. No i oczywiście mamy przykazania Boże, które mówią o moralności. So we have plenty to guide us as to making correct right choices. No więc mamy dosyć dużo tego, co jakby w jakiś sposób może nas kierować w wyborach, jakie podejmujemy. But sadly there is too much of personal opinion. No z pewnością jest dużo takich osobistych opinii, jakie też mamy. And I can say a lot of history which has been fed to us comes from a very wrong source. I muszę powiedzieć, że dużo takich rzeczy związanych z historią, jakimi nas karmi się, no nie do końca jest taka pochodzi ze złych źródeł. For example, there was a 400 years transatlantic slave trade. No na przykład było 400-letni taki transatlantycki handel niewolnikami. And as Africans were shipped across to the West, to the Americas and to the Caribbean. I jak ludność afrykańska była właśnie przewożona na Karaiby, na zachód, do Ameryki. Everything about them was there was a big move to dehumanize the Africans. No i był taki nacisk na to, żeby jakby tak odczłowieczać tych ludzi właśnie. And everything about them was wrong. No i mówiono, że wszystko, co ich dotyczy, że w każdym aspekcie są źli. And so we have in the United States of America, they perpetuated this idea that everything about the Africans was just evil and of the devil. No i właśnie taki trend był w Ameryce, że wszystko, co związane z tą ludnością afrykańską, jest złe i no i pochodzi od diabła. And sin is a worldwide problem. Grzech jest światowym problemem dotyczącym całego świata. And there is plenty of sin and worship of wrong gods in Africa, as there is in every other continent in the world. No i jest dużo tego również w Afryce i związane jest to z czczeniem fałszywych bogów, tak jak na każdym innym kontynencie. But a lot of the controversy surrounding contemporary Christian music. Ale dużo kontrowersji związanych właśnie ze współczesną muzyką chrześcijańską. And I've heard about them for over 30 years. No i słyszę już je od 30 lat. Come from an idea which I do not believe is of God. Wywodzi się z pomysłu, który uważam, że nie jest od Boga. Because it seeks to demonize a group of people and their culture. Dlatego, że ten pomysł jakby bazuje na próbie zdemonizowania pewnej grupy ludzi i ich kultury. In fact, when I spoke to somebody who's from Nigeria, from West Africa, on Thursday. W czwartek rozmawiałem z pewną osobą z Nigerii, z Afryki. And shared many of the ideas that people say about contemporary Christian music having its roots in voodoo. I właśnie dzieliłem się tym, że ludzie jakby mają dużo takich pomysłów związanych z tym, że ta muzyka współczesna chrześcijańska ma jakieś korzenie wywodzące się z wudu. She looked at me with surprise and says, "Well, my parents are from West Africa. We've been Christians all of our lives. We use African cultural music, and there's
you know, we don't recognize what you were talking about. She was very surprised. No i ta moja przyjaciółka no, była bardzo taka zaskoczona, bo już właśnie wywodzą się z tego środowiska afrykańskiego. Przez wiele lat śpiewają pieśni z muzyką, współczesną muzykę chrześcijańską, no i jakby nie zauważę, żeby tutaj było jakieś powiązanie. Now, it is true, of course, that there is a voodoo religion in Africa. Oczywiście, to prawda, że jest, że religia wudu jest obecna w Afryce. And it is very true that within their ceremonies they use African drumming. I oczywiście jest prawdą to, że podczas swoich ceremonii tych wszystkich używają bębnów afrykańskich. And it is very true that they seek to be possessed by gods. I oczywiście też jest prawdą, że wydaje się, że są jakby opętani przez tych swoich bogów. And it is very true that they took that practice with them across to America. That is very true. I oczywiście prawdą jest też to, że te swoje praktyki gdzieś przenieśli do Ameryki. But what we cannot do is suggest that music which uses rhythm is automatically of voodoo. Ale to, czego nie możemy zrobić, to zasugerować, że muzyka, która używa rytmów, jest jakby z automatu powiązana z religią wudu. Or that if we play a particular rhythm, we're automatically going to get possessed. Albo że na przykład jak jakiś konkretny rytm zaczynamy wygrywać, to automatycznie zostaniemy opętani. Because a voodoo drummer doesn't get automatically possessed. No bo ten bębniarz wudu, to nie jest tak, że automatycznie jest opętany. And also, as I showed you last night, as a trained classical musician, I'm familiar with lots of types of music. I tak jak wam pokazywałem już wczoraj, jako muzyk jestem zaznajomiony z najróżniejszymi odmianami muzyki. And I can do a technical musical analysis of rhythm and show you that rhythms that we find in contemporary music we'll find in music which people say is acceptable. I mogę wam pokazać, możemy przeanalizować technicznie jakieś tam rytmy muzyczne i okaże się, że niektóre wzory rytmiczne, które mamy w muzyce, które jakby nie uznajemy, możemy znaleźć takie same w muzyce, która według nas jest w porządku. So the general point I am making is just don't listen to everything that everybody tells you. Więc generalnie to, co chcę powiedzieć, to, żebyśmy przestali słuchać wszystkiego, co ktoś nam mówi. That includes me. I to wlicza mnie też. I don't claim to have some special knowledge better than anybody else. Nie uważam, że mam jakąś specjalną wiedzę lepszą niż ktokolwiek inny. What I'm doing is presenting from things that I know from education and so forth. To, co ja robię, no to przedstawiam wam po prostu rzeczy, które gdzieś tam, do których doszedłem. And my only intention is for us to have the encounter with God and to be prepared for his soon return. I to, o co mi chodzi, to żebyśmy naprawdę spotkali tego Boga i byli gotowi na jego przyjście. And that's not going to happen by you doing what I tell you to do, but by us all seeking God and that relationship with him for ourselves. I nie stanie się to poprzez robienie tego, co ja wam mówię, ale tylko wtedy, jeżeli razem, jeżeli wszyscy będziemy szukać tej właściwej relacji z Bogiem. I've taken the time to say that because I know that this topic is probably the most interesting topic that you the topic that you're interested in probably the most. No więc ten temat, który tutaj mamy teraz, jest prawdopodobnie tematem, którym jesteście najbardziej ze wszystkich zainteresowani. I've traveled around Europe, the Trans-European Division, and I know this is the hot topic. Podróżowałem przez Europę i wiem, że to jest taki gorący temat. But before going into the information for the next half an hour, ale zanim przejdziemy do informacji przez następne pół godziny, I felt it was important just to share a little bit of the background and the context. Pomyślałem, że ważnym jest, aby podzielić się troszkę tym tłem i kontekstem. And to promise to you that I don't come to you to try to change your mind. Obiecuję wam jakby, że nie przyszedłem tutaj, aby zmieniać wasze poglądy, wasze myśli. I said on day one, all we're doing is presenting and giving you the tools that you can actually start to explore and think for yourselves. To, co powiedziałem podczas pierwszego dnia, to, że chcemy wam dać narzędzia, abyście sami mogli jakby
to sprawdzać, badać. A quick history about contemporary Christian music. No, tak kilka słów o tej współczesnej muzyce chrześcijańskiej. One of the organizations involved. Jedną z organizacji, którą jest tutaj w to zaangażowana. And one of the events involved in the creation of contemporary Christian music. Jednym z wydarzeń, które miały też wpływ na współczesną muzykę chrześcijańską. Was actually a Vatican Council in 1963. To właściwie był Sobór Watykański z 1963. Now you've probably seen the word Vatican and thinking, oh, danger. I prawdopodobnie zobaczyliście słowo Watykan i pomyśleliście sobie, ups, jesteśmy w niebezpieczeństwie. But it is also taken by other Protestants. Denominations as well. No, ale to też jest używane przez jakby inne denominacje protestanckie. But specifically, there was an encouragement away from music, the strictness of Catholic music, the strictness of the, you know, the everything was very strict in Catholic, music. Więc w tej katolickiej muzyce taka strictness, jak to po naszemu będzie? Ktoś mi może podpowie. Taki dogmatyczny, właśnie, dziękuję. Dogmatyczny, that's the word I was looking for. That's the word I was looking for. Where everything was in Latin. Gdzie wszystko było w łacinie. Does anybody here speak Latin? Czy ktoś tutaj mówi w języku łacińskim? Am I the only one? Czy jestem jedyny? And it was very formal. To więc to takie było formalne. But they wanted to encourage music to be made by the people. Ale no, chcieli zachęcić, aby muzyka była robiona przez ludzi. For the people, so by the people and for the people. Przez ludzi, dla ludzi. Now this was not new because we see that this happened in the Reformation. No to nie było nic nowego, bo widzimy to też w Reformacji. Martin Luther encouraged singing to be done in German, not in Latin. Martin Luther zachęcał, aby śpiewać w języku łacińskim, w języku niemieckim, nie w łacinie. And remember, the people were not allowed to sing. He says, yeah, let the people sing, let the congregation sing. No i ludzie jakby nie mieli prawa wtedy śpiewać, a on powiedział, niech śpiewają, śpiewajmy. And let them sing songs which are personal, which they can feel that connection with God. Niech śpiewają pieśni, które są takie takie osobiste bardzo, które, dzięki którym poczują łączność z Bogiem. And one of our Adventist pioneers, James White, the husband of Ellen White. Jeden z naszych pionierów, James White, also encouraged the writing of new music to reflect the theology of the Adventist Church. Również zachęcał do pisania nowej muzyki, która miałaby odzwierciedlać no tą naszą adwentystyczną myśl. And I want to really pick up on that because I appreciate that statement. No bardzo, bardzo doceniam to, co tutaj właśnie on powiedział. Because one of the issues I have had with some contemporary worship music is that it's taken out the distinct identity of Adventism. Doceniam to dlatego, że no jeden z problemów, z jakim miałem styczność, jest to, że ta współczesna muzyka jakby zabiera tą taką naszą odrębność, tą taką naszą wyjątkowość, powiem, tożsamość nam odbiera, tak. Our purpose is to keep the message alive that Jesus Christ is coming again. Naszym celem jest to, aby to poselstwo, że Jezus Chrystus przychodzi powtórnie, podtrzymywać. If all of our worship is just here and now, I feel you, God, in this place, and you're with me now, that is great because God is with us now. Jeśli nasze całe nabożeństwo jest polega na tym właśnie, że no Bóg jest teraz ze mną, jest tutaj teraz, jest wspaniale, no bo jest w sumie. But we have to be always looking forward to heaven, to that great day. Ale zawsze musimy jakby patrzeć w przyszłość, oczekiwać na ten wielki dzień. And if Adventists are not talking about the advent, then who is? No i jeśli adwentyści nie mówią o adwencie, o powtórnym przyjściu, no to kto ma mówić? So I encourage us to you know, to write music which reflects our message. No więc zachęcał do pisania muzyki, która odzwierciedla nasze poselstwo. When I say our message, it's the message of the Bible, not we didn't write it. Kiedy mówię nasze poselstwo, no to mam na myśli poselstwo Biblii. My tego nie napisaliśmy. But we have a specific emphasis on keeping alive the message that Jesus is coming soon. Ale tak właśnie my mamy konkretnie tutaj nacisk na to poselstwo, że Jezus Chrystus przychodzi
powtórnie wkrótce. I've personally written a lot of music about the second coming of Jesus. I've written a lot of music myself about the second coming of Jesus. Sam napisałem dużo muzyki na temat powtórnego przyjścia Jezusa. Strongly about the three angels' messages. O poselstwie trzech aniołów. I've recorded a number of albums of just Adventist music talking about the Advent. Nagrałem wiele płyt, która mówi tylko właśnie o powtórnym przyjściu Jezusa. But I haven't said, well, because this is Adventist, I need to now be in this street jacket. Ale nie przyjmowałem sobie czegoś takiego, że ponieważ to jest adwentystyczna muzyka, no to muszę teraz być tutaj właśnie w tym takim swoim ubiorze, w takiej formie. It's music of celebration. I mean, when we all get to heaven, a day of rejoicing, that's going to be. Jest to muzyka celebracji. No, kiedy już będziemy w niebie wszyscy, no to będziemy się radować. Tak to będzie. And it's also solemn, you know, because there is a solemn duty we have in making sure that we are covered by the blood of Jesus Christ to be ready. No więc też właśnie musimy się upewnić, że jesteśmy jakby okryci tą krwią Jezusa, żeby być gotowi na ten czas. And I will use the language of contemporary music, but to present the message. Więc jakby tutaj używam języka współczesnej muzyki, prezentując no, poselstwo inne, nasze. As hymn writers of old did. No, tak jak właśnie robili to ci, którzy pisali kiedyś hymny. It is not something that we've just started to do. To nie jest coś nowego. To zawsze było robione. Contemporary means with the time. Ten contemporary, współczesny, to jakby dosłownie oznacza idący z czasem. I cannot write something contemporary 10 years in the future. Nie mogę jakby napisać czegoś współczesnego na 10 lat w przyszłość. It's what I write now, contemporary with the time. To jest to, co piszę teraz, czyli z czasem. So we had in the 1960s and 70s. No więc tam w 1900, w latach 60-tych, 70-tych, what we call the Jesus movement and the charismatic movement. Który nazywamy tym ruchem Chrystusowym, ruchem charyzmatycznym. A charismatic is from the Greek word charismata, which means gifts. Charyzmatyczny, no to jest z języka greckiego charismata, co oznacza dary. Which emphasize the gifts of the Holy Spirit. Co kładzie nacisk, to słowo, na dary Ducha Świętego. So the emphasis was in the increased role of the Holy Spirit. Więc nacisk tutaj właśnie jest położony na taką dużą rolę Ducha Świętego. But of course it was also in an interest in spirituality and mysticism and the personal experience. No i to też jakby tutaj wzmogło zainteresowanie w spiritualizmie, w mistycyzmie i w jakimś doświadczeniu takim osobistym. And we see a connection with maybe what was going on in the world with the hippies, with the long hair. No i może widzimy też jakieś powiązania tutaj, co się działo z hippisami, długowłosymi. Yeah, did you ever have long hair? I'm sure you did. Can you believe that this gentleman here actually used to have long hair? Tutaj pastor Gels też kiedyś miał długie włosy. Uwierzycie w to? But when he became converted, he's really converted now because he's bald. Kiedy się nawrócił, teraz jest bardzo nawrócony, bo jest łysy. Zmienił się w mgnieniu oka. So we do see, of course, a connection with hippies who seeking that experience at high, you know, with the drugs. Więc widzimy połączenie tutaj jakąś połączenie z hippisami, którzy tam właśnie też mieli ten pokój, byli na tych narkotykach swoich. And perhaps I don't know those seeking maybe the same esoteric experience with the spirit, the Holy Spirit. I don't know. Być może tutaj właśnie jakieś ezoteryczne doświadczenia mistyczne powiążemy z Duchem Świętym. Also we have postmodernism. Postmodernism. Również tutaj mamy postmodernizm, which focused a lot on the personal element. Który w dużej mierze skupiał się na tej indywidualności. Spiritual didn't necessarily mean religious. Tutaj jest również mowa o tym, że duchowy nie jest jakby tożsame z religijny. Okay, is there a danger in this focus on the personal experience?
Czy jest jakieś niebezpieczeństwo w tym skupianiu się na osobistym doświadczeniu? Well, there can be a danger because we can start to create our own versions of religion. No może być niebezpieczeństwo, bo możemy zacząć tworzyć jakąś swoją własną wersję religii. As Pastor Gert says, we can have this supermarket or pizza religion. You create your own. Tak jak Pastor Gert powiedział, możemy mieć ten supermarket, albo że możemy sobie zrobić tak pizzę swoją własną. You know, to create your own pizzas where you can have a bit of pineapple and a bit of this. I don't want a bit of that. So you can create a pizza religion. You have your You pick what you like, you choose what you like because it's your personal experience. No, są pizzerie właśnie, gdzie możesz sobie wziąć troszkę tam ananasa, czegoś innego, czegoś tam nie lubisz i tworzysz taką pizzę, jaka tobie pasuje. And you say to the other person, don't judge me, God knows my heart. I mówisz do innej osoby, nie osądzaj mnie, Bóg zna moje serce. But as we established on our first presentation, this is the spirit, the attitude of Babylon. Ale tak jak ustaliliśmy na naszym pierwszym spotkaniu, to jest takie podejście, to jest duch Babilonu. Coming right back from Lucifer's original sin in heaven, where he says, "I want to be like God." Który pochodzi, no jeszcze z tego pierwszego grzechu Lucyfera w niebie, który mówił, ja chcę być taki jak Bóg. And where he tells Eve, "You can be like God." I wtedy, a potem powiedział Ewie, no ty możesz też taka być jak Bóg. So you can create your own experience and say, "This is godly." A więc możesz tworzyć jakieś swoje własne doświadczenia i powiedzieć, no to jest takie boskie. And no one can judge me. That's just what we call a relativist attitude. I możesz przy tym mówić, no nie osądzaj mnie, to jest takie relatywistyczne podejście. But the opposite is also true, where we do not know God for ourselves. No, z drugiej strony również może być prawdą taka sytuacja, kiedy nie znamy Boga sami. Because that also leads to deception. Bo to również prowadzi do zwiedzenia. You know what drove this feeling was they distrusted the large institutions which they thought were very controlling. No to co napędzało wtedy ten ruch, no to właśnie to podejście do wszelkich instytucji, gdzie ludzie uważali, że one kontrolują, mają pieczę nad wszystkim. Now of course we do need each other. That's why God created the idea of the church, the ecclesia. Oczywiście potrzebujemy się nawzajem, dlatego Bóg też powołał dał pomysł czegoś takiego jak Kościół. However, we need to study and know God for ourselves. No jednak musimy sami badać, studiować i znać Boga, no sami, osobiście. And knowing God doesn't mean knowing about God. I znać Boga to nie znaczy wiedzieć o Bogu. The Hebrew word yada, the Greek word ginoska, means to have a connection, an intimate relation. God in you, you in him. Hebrajskie słowo yada, greckie, what was the Greek word? Ginosko. Ginosko. Ginosko oznacza mieć osobistą relację. And the apostle Paul says we should make it our aim to show ourselves approved by God. I powinniśmy sobie, apostoł Paweł mówi, że powinniśmy sobie wyznaczyć za cel, abyśmy byli zaakceptowani przez Boga. And also to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Przedstawić Bogu nasze ciało jako żywą ofiarę. So the important thing is balance. And I'm going to show you the correct balance. No więc tutaj ta ważna rzecz to jest balans i chcę wam pokazać ten właściwy balans. So the correct balance is knowing God's word. Więc God's word. No ten poprawny taki balans, no to jest znajomość Słowa Bożego, which is truth, które jest prawdą. And having a living connection and experience with God. No i mieć taką żywą relację i doświadczenie z Bogiem. And that involves knowing God, that's the salvation by His grace, not through what we do. Salvation by His grace. I to oczywiście tutaj mamy na myśli znać Boga, zbawienie z Jego łaski. The justification and the sanctification process, becoming more like Him. Usprawiedliwienie i proces uświęcenia, w którym stajemy się bardziej tacy jak On. Using that to edify the body, using that to build up the church. Używać tego do właśnie karmienia tego ciała, do budowania kościoła. Which we do through the use of our spiritual gifts and in our corporate worship. No tutaj mowa właśnie o tych darach duchowych, o wspólnym nabożeństwie. And then spreading the gospel, our mission, our ministry. I wtedy
głosić dobrą nowinę. To jest ta misja, służba. So that's the balanced Christian life. To jest to zbalansowane chrześcijańskie życie. Like a triangle, God at the top. Tak jak trójkąt, Bóg na górze. And we, at the bottom, we're always looking to God. I my na dole zawsze spoglądamy na Boga. Always receiving from God. Zawsze otrzymujemy od Boga. And as God moves us, we go to the other person, we take the message to the other person, we the works of love and sacrifice to the other person. I kiedy Bóg nas porusza, no to bierzemy wtedy właśnie to poselstwo do tej drugiej osoby, te dzieła miłości. On a horizontal level, so that we can lead them back to God. Na tym horyzontalnym poziomie najpierw, no i w celu tego, że potem my prowadzimy ich do Boga. Part of the postmodernism thought process. Częścią z tego z tej postmodernistycznej myśli was authenticity. Jest tutaj autentyczność. People got tired with institutions. No, ludzie już mieli dość różnych instytucji. Who were just interested in their own image. We want to look good. We want to maintain this image of perfection and righteousness. Które były tylko zainteresowane takim własnym swoim imidżem, gdzie chciały się pokazać jako takie doskonałe, perfekcyjne. But they really knew what was going on. You know, we're living now in an age where lots of things are being revealed. No, ale tak naprawdę było wiadomo, co się dzieje, i dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy dużo rzeczy no, jest tak ogólnie udostępnianych. Dużo rzeczy wiemy. In the United Kingdom at the moment there is a lot of things which are being revealed from the highest institutions. W Wielkiej Brytanii jest teraz wiele takich spraw, które wyciekły w związku z najwyższymi, z najważniejszymi instytucjami. Things like abuses, sexual abuses which happened years ago in large institutions. No takie rzeczy jak molestowanie seksualne, które miało miejsce w dużych instytucjach, w poważnych instytucjach. In government institutions and all sorts of institutions. No, tam i w rządowych, w jakichkolwiek rodzajach instytucji. Of course, the church has not been immune from this. There's been a lot of abuses, we know, within the Catholic Church. Oczywiście Kościół jakby tutaj nie był odporny na to, nie był wyjątkowy. Wiemy, że było też wiele takich przypadków w Kościele katolickim. Which are and other institutions as well. I don't think we should look at over there and over there and over there and say it's only happening over there and over there. No też również nie uważam, że powinniśmy na to patrzeć tak, że to się dzieje tylko tam i tam i tam. My jesteśmy w porządku. But things like this are now coming to light and people are not trusting governments and institutions and even churches, sadly. No i właśnie w tym kontekście, że dużo rzeczy wychodzi na światło dzienne, ludzie tracą zaufanie do instytucji wszelkiego rodzaju. So they seek for authenticity, a real, just being real. Więc szukają no takiej autentyczności, bycia prawdziwym. Now we often think of the Pharisees as bad people. No odnosimy tutaj się do faryzeuszy jako do tych złych ludzi. But they were interested in making sure that things were done properly. Ale oni byli zainteresowani w tym, żeby rzeczy wszystkie były wykonane odpowiednio. And they took time to challenge and question. No mieli w tym czasami trudności różne. And there's różne nothing wrong with this. Nothing wrong in challenging and questioning. No i nie ma nic złego tak naprawdę w zadawaniu pytań, w sprawdzaniu czegoś na własną rękę. However, they did not understand. This is what their problem. They didn't actually understand the purpose of their traditions and their doctrines were to lead them to God, lead them to righteousness. No ale problem, jaki tutaj właśnie głównie mieli, to, że oni nie rozumieli tak do końca swoich własnych tradycji, że nie rozumieli, że te tradycje miały ich prowadzić do Boga. What God revealed to them should have made them more holy, more kind, more loving people. To, co Bóg im objawił, powinno ich prowadzić do tego, żeby no być bardziej świętymi, bardziej miłującymi, bardziej miłymi dla ludzi. But they became inflexible and judgmental. You're not doing that correctly. You're not doing that correctly. You're not doing that correctly. Ale oni stali się tacy bardzo sztywni, osądzający i mówili, że nie robisz tego dobrze, nie robisz tego dobrze, tamtego. And Jesus had to teach them there is a purpose for the law. Even the commandments, they're not just instructions, they teach the character of God. No Jezus musiał ich nauczyć właśnie tego, jak to jest, że no, objawienie, przykazania, one
uczą, jaki jest charakter Boga. I love the way Ellen White puts it. She said the commandments are a transcript of God's character. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki Ellen White o tym mówi. Ona mówi, że przykazania są takim jakby transkrypt, no takim przepisem, zapisanym charakterem Boga. So what authenticity means, for example, about the Sabbath is that we live, that we understand who God is, the God of the Sabbath is. No, jeśli chodzi o autentyczność tutaj przy okazji sabatu, no to jakby tutaj żyjemy zgodnie z tym, w co wierzymy, kim Bóg jest, tak? It's not just about this is the day of the week and you must worship because the commandment says so. To nie chodzi tutaj o to, że to jest po prostu jakiś dzień tygodnia i masz w nim wielbić Boga, bo tak. It's teaching us about the authority of God. On uczy nas. On dotyczy autorytetu Boga. That we have a God who is with us. Że mamy Boga, który jest z nami. A God who has redeemed us. It's talking about the finished work of redemption. O Boga, który nas odkupił. To mówi o Bogu, który dokonał dzieła odkupienia. A God who will give us eternal rest. O Bogu, który da nam wieczny odpoczynek. And Isaiah says, those who love the Sabbath, the Lord will cause to ride on the high places. Księga Izajasza mówi o tym właśnie, że ci, którzy miłują sabat, no to oni będą z Bogiem na wysokich miejscach. So it's a beautiful message which should go for us throughout our entire lives, throughout the entire week. No, jest to piękne poselstwo, które powinno iść razem z nami przez całe nasze życie. So being an authentic Christian means you are the same on Monday as you pretend to be on a Sabbath. Przez cały tydzień, więc no, będąc tutaj chrześcijaninem, adwentystą, no to takim samym powinniśmy być w poniedziałek, jak i w szabat. So because of this desire for authenticity and its personal connection. No więc poprzez to takie pragnienie autentyczności i osobistą relację. And because it's music by the people and for the people. No i poprzez to, że jest to muzyka dla ludzi i robiona przez ludzi. Music which involves the whole person. Muzyka, która tutaj jakby włącza w to całą osobę. Many began to see the music as being superficial and weak. Wielu przez to zaczęło postrzegać muzykę jako coś sztucznego, coś słabego. Not as strong as the old music, which was more authentic and more spiritual. Nie coś takiego jak muzyka dawnych lat, która była autentyczna. People accused the contemporary Christian music of the language was too ordinary. Ludzie oskarżali tą współczesną muzykę chrześcijańską, że język jest zbyt taki, no, taki zwykły. They felt God required a more, what they call a transcendent language. The language should be a lot more special for God, not ordinary everyday talk. Tak, uważali właśnie, że no, muzyka, która jest kierowana do Boga, powinna zawierać słowa, które nie są takimi zwyczajnymi słowami, powinni używać takich lepszych słów kierowanych do Boga. They thought the music was too common. Myśleli, że muzyka jest no, zbyt taka zwykła. And because people saying there were less words and lots of repetition, that made the message very weak. I również mówiono, że ponieważ jest tam mniej słów i dużo powtórzeń, no to robi to sprawia, że ta muzyka jest taka słaba. But we learn that the angels in heaven sing holy, 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 day and night. Well, not even night, because there's no night in heaven. But they're singing continually, holy, 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 Lord God Almighty, in heaven, continually. No, ale spójrzmy właśnie na aniołów w niebie, którzy śpiewają jakby cały czas, święty, święty, święty. And many of the psalms also have repetition. No i wiele psalmów również zawiera powtórzenia. Actually, a lot of the classical works only use two or three lines and they just repeat them over and over again. Również wiele klasycznych utworów zawiera 3-4 linie jakieś melodyczne i so, cały czas się powtarzają. So again we have an example of where we're putting our personal preference over truth. Czy mamy jakiś przykład taki, gdzie jakieś nasze osobiste przekonania przedkładamy nad prawdę? Look what Jesus says about little and big. Spójrzmy, co Jezus mówi na temat małych i dużych rzeczy. The little offering that the widow gave was everything she had. Mały datek, jaki wdowa dała, no to było wszystko, co miała. The son, the prodigal son, when he came back, the son, the older brother was saying he doesn't deserve all of this. No, a z drugiej strony mamy syna marnotrawnego, który wrócił, no i ten starszy brat powiedział, że on na to wszystko nie zasłużył. He's a sinner. Why all this celebration and dancing
You know, when I did all the work, I'm supposed to be the one who's getting elevated. No, on jest grzesznikiem, prawda? Co to za tańce, za impreza cała? To ja tutaj powinienem być na tym miejscu. As was so powerfully presented in yesterday's message, Mary washing the feet of Jesus. Tak jak to było wspaniale pokazane we wczorajszym poselstwie, Maria, która obmywa stopy Jezusa. In Judas pretending to be worried about the church budget. I Judasz, który udaje, że martwi się o budżet kościelny. The prayer of the Pharisee. Modlitwa faryzeusza. Lord, I thank you that I'm not like other men and I'm so elevated and I'm so righteous. Boże, dziękuję Tobie, że nie jestem taki jak inni, jestem taki wspaniały, taki dobry. But a sinner comes in. Have mercy upon me, God. Ale przychodzi grzesznik i mówi: Boże, mniej nade mną litość. The many beautiful words of the Pharisee meant nothing. Wiele tych pięknych, wspaniałych słów faryzeusza nic nie znaczyło. The very down-to-earth, beating, honest expression meant that the publican went away justified. No, a to podejście z drugiej strony tego grzesznika było takie, że poszedł dzięki temu usprawiedliwiony z powrotem. And God says, people worship me with their lips, but their hearts are far. I Bóg mówi: ludzie czczą mnie ustami, ale ich serca są daleko. Now, I thought it'd be interesting to look at a contemporary worship song. No i tutaj chciałbym spojrzeć na taką właśnie współczesną. And let me let you into a little secret. I pozwólcie, że powiem wam taki mały sekret. You know, I love traditional music. I love a lot of words. Uwielbiam taką tradycyjną muzykę. Lubię, kiedy jest dużo słów. I like to see how things are really well poetically written. I like that personally. Lubię, kiedy właśnie rzeczy są w taki poetycki sposób napisane. Bardzo to do mnie przemawia osobiście. And I too, Lord, please forgive me, accused a lot of worship music as being just very, very, very light and very narrow. Ja również też, Boże, przebacz mi, oskarżałem wielu artystów właśnie o bycie takimi płytkimi. But then I started to read the Bible again much more intentionally. Ale wtedy zacząłem czytać Biblię bardziej pod tym kątem. And also in some of my professional work, I work for a religious music program on BBC television. Również zawodowo tutaj zajmowałem się pewnym programem związanym z muzyką w BBC. Which means I now have to start researching the background and the history behind hymns and behind what we call contemporary worship music. Więc zacząłem badać właśnie historię, jaka stoi za tym, co nazywamy hymnami i współczesną muzyką chrześcijańską. Shout to the Lord, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you, which we know. Have a look at this. Spójrzmy właśnie na słowa tej pieśni, którą znamy. Okay, there is none like you. Nie ma nikogo jak ty. Psalm 86:8. To z psalmu. I want to praise the wonders of your mighty love. Psalm 17:7. No, kolejne słowa z psalmu 17:7. Przez wszystkie dni chcę wielbić Twoje imię. Tower of refuge and strength, Psalm 61:2. Tak, wieżo ucieczki i siły, Psalm 61:2. Let every breath never cease to worship you, Psalm 103:1. Niech każdy dech nigdy nie przestaje Ciebie wielbić, Psalm 103. Shout to the Lord, all the earth, Psalm 100, and many other psalms say that as well. Wykrzykuj Panu cała ziemia, Psalm 100. Power and majesty, Psalm 96:6. Siła ich dostojność, Psalm 96:6. Mountains bow down, Psalm 97:5. Góry, które się pokłaniają, Psalm 97:5. Seas will roar, Psalm 98:7. Morza będą się burzyć, Psalm 89:7. I sing for joy at the work of your hands is from Psalm 92, which is a psalm for the Sabbath. Tak, kolejny psalm, śpiewam z radości. And nothing compares to the promise I have, Psalm 40:5. I nic nie dorównuje obietnicy, którą mam, Psalm 40:5. In just these few lines we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 different Bible verses, almost word for word, just creating this song. W tym krótkim tekście tej piosenki mamy tam 10 czy 11 wersetów biblijnych, właściwie słowo w słowo oddanych. And this is what people are having problems with. I to jest to, z czym ludzie mają problem. Something to think about.
coś, o czym, nad czym powinniśmy pomyśleć. Paul says we should encourage each other in psalms, hymns and spiritual songs. Paweł powiedział, że powinniśmy się zachęcać w hymnach, psalmach i pieśniach duchownych. In the psalms we see very simple instruments being used like the lyre. W psalmach widzimy też różne proste instrumenty, jakie były używane, na przykład lira, tak? In the psalms we see very personal language. Widzimy w psalmach również taki osobisty język. Like God, where are you? How long before you help me? Taki intymny, jak Boże, gdzie jesteś? So a lot of contemporary praise music takes the same pattern, it draws its inspiration from the psalms. No więc wiele z tych pieśni współczesnych właśnie bierze swoje inspiracje z psalmów. That's why many of contemporary worship songs actually use, like the psalms do, the stringed instruments. Właśnie dlatego też wiele tych współczesnych utworów używa instrumentów tych strunowych, tak jak i w psalmach. And speak about a very personal way God's personal presence in our lives. No i w taki szczególny sposób mówi o obecności Bożej w naszym życiu. Now, is it all appropriate for church? No, czy to wszystko jest odpowiednie dla Kościoła? Music serves different purposes. Muzyka służy różnym celom. Church music is designed for use in the worship of Almighty God. No, ta kościelna muzyka jest przeznaczona, skonstruowana tak, żeby ją używać do nabożeństwa Boga. So a few things to consider. Więc kilka takich rzeczy, które powinniśmy rozważyć. To be appreciated and understood by the people. Aby była zrozumiana i doceniona przez ludzi. Carrying Bible truth in the lyrics. Aby niosła za sobą biblijną prawdę w tekście. Balance between accompaniment and the voices. Żeby był zachowany balans pomiędzy akompaniamentem i wokalem. This is actually a basic principle of any music making anyway. No jest właściwie to zasada tworzenia jakiejkolwiek muzyki. Appropriate for the part of the service which it represents. Żeby była odpowiednia dla części nabożeństwa, w której się znajduje. And there should be a balance between worship, that bowing down. I powinien być zachowany balans pomiędzy tym uwielbieniem Boga, tym właśnie pokłanianiem się Bogu. Praise, which is that expression. Tą uwielbieniem, oddawaniem chwały, co jest takim bardziej ekspresyjnym. And teaching and encouraging one another in the faith. There should be that balance there. I nauczaniem. Tam w tym wszystkim powinien być zachowany balans. Music for private listening is different. No, muzyka dla takiego osobistego słuchania prywatnego jest inna. Everybody perceives music in a different way. Każdy słucha muzyki w inny sposób. If I were to play you the piece of music that got me through the time of my father's death. Jakbym wam zagrał kawałek, który jakby przeprowadził mnie przez trudny czas po śmierci mojego ojca. You would be absolutely shocked. Bylibyście zaszokowani. This was a song I listened to a lot in that period, which helped me. Była to właśnie piosenka, której bardzo dużo słuchałem w tym czasie. Be prepared for a shock. Bądźcie gotowi na wstrząs. Sounds like music of the club, doesn't it? To brzmi jak muzyka klubowa, prawda? Okay, now there are many people who are watching this and who will be watching this on YouTube and put in the comments. Ludzie, którzy będą to oglądać na YouTubie i komentować. How could it be that it's listening to this sort of music with all these beats? Jak to może być, że takie muzyki można słuchać z tym bitem całym? Do I recommend this for everybody? Czy poleciłbym to każdemu? No. Nie. Would I use this in a church service? Czy użyłbym tego podczas nabożeństwa? Absolutely not. W żadnym razie. But for Ken Burton, in his experience at that time, who understands what this piece of music is about, who heard it in a particular way, did it speak to me? Did I hear? Did I get a spiritual? Did God speak to me through this music? No, ale Ken Burton w tym czasie, w takiej sytuacji, w jakiej był, w taki sposób odbierał tą muzykę, Bóg do niego w taki sposób przemawiał. Only two people can honestly answer that question. Tylko dwie osoby
mogą szczerze odpowiedzieć no na to pytanie. Maybe one person can honestly answer, that's God. No właściwie to jedna osoba może szczerze odpowiedzieć, to jest Bóg. I can answer as honestly and as best as I can, that's me. I ja mogę odpowiedzieć tak szczerze, jak tylko potrafię. That piece of music which is speaking about unspeakable joy, że ten utwór, który mówi o niewysławialnej radości. I listened to that on the way to the hospital. Słuchałem go w drodze do szpitala. And that helped me during a particular time of my life, a very dark time of my life. I to pomogło mi w konkretnym czasie mojego życia, w tym ciemnym, w takim trudnym czasie. So I would not accept anybody coming and telling me this is devil's music. Więc nie zgodziłbym się z kimkolwiek, kto by do mnie przyszedł i powiedział mi, to jest muzyka od diabła. The devil was the spirit of death over my father's hospital bed. Ale diabeł był tym duchem właśnie nad łóżkiem mojego ojca. This was the spirit of victory and reliance on Jesus Christ and knowing that one day he will tell death, you are gone. A to był duch zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, który mówił, że śmierć jednego dnia, śmierci ty przepadniesz. Now I've been asked to finish at 11:25. No mieliśmy kończyć o 11:25. It is 11:25. Jest już 11:25. So I will finish. A więc skończę. But I'm sure there are questions that we're going to ask, and one topic I do want to, and maybe a question we'll ask it, is actually about emotionalism and emotion. But in fact, can I just cover this just 2 minutes? Do I have permission to do that? Na pewno będą jakieś pytania. Wiem szczególnie tutaj, że będą pytania dotyczące emocji, związane z tym emocjonalizmem całym. Czy mogę 2 minuty jeszcze poświęcić, żeby... There is a difference between emotion and emotionalism. Jest różnica pomiędzy emocjami a tym emocjonalizmem. The trouble is people are confusing the two things. Problem polega na tym, że ludzie mylą te dwie rzeczy. So they believe that emotion, if we talk about emotion, you are talking about manipulation of emotions. A więc problem polega na tym, że kiedy mówimy o emocjach, to myślimy o manipulacji za pomocą emocji. Manipulation of emotions, let me say correctly, directly, is totally wrong. Oczywiście, pozwólcie, że powiem tak prosto z mostu, manipulacja za pomocą emocji jest całkowicie niewłaściwa. For any area of life, you try to, if you're in a relationship, you try to manipulate someone's emotions, they don't appreciate it. W każdej dziedzinie życia, jeżeli kimś będziemy chcieli manipulować za pomocą emocji, nie spodoba im się to na pewno. And very often in contemporary music, emotions are manipulated. Bardzo często we współczesnej muzyce emocje właśnie manipulują, są zmanipulowane. But it also happens in music which is not contemporary. Ale to się również dzieje w muzyce, która nie jest współczesna. And it comes when people try to build up this atmosphere. To się dzieje właśnie, kiedy ludzie chcą zbudować atmosferę taką. To create the Holy Spirit or holiness. Sorry. To create an atmosphere, you know, where we receive the Holy Spirit. Aby stworzyć atmosferę, w której przyjmiemy Ducha Świętego. We do not bring the Holy Spirit down. My nie ściągamy do siebie Ducha Świętego. There is no switch which says, okay, Holy Spirit, come down now. Nie ma takiego przycisku, jakiegoś przełącznika, który powie, Duchu Święty, chodź. And unfortunately, because we live in a world which is all about our senses. I niestety, ponieważ żyjemy w świecie, który jest cały nastawiony na zmysły. The world is very noisy around. Jest bardzo głośno dookoła nas. And we're looking continually for that thrill. No i często cały czas patrzymy właśnie na to zagrożenie. A lot of music is marketed, and marketing music, you've got to make it as attractive as possible for people to buy it. No mamy do czynienia z marketingiem. Marketing sprzedaje nam muzykę. So you do absolutely anything. You try to see how far you can go. No i próbujesz różnych najróżniejszych rzeczy i sprawdzasz, jak daleko można tutaj dojść. And people bring in all sorts of things to try to get your senses all. No i ludzie próbują najróżniejszych rzeczy, żeby po prostu te zmysły wszystkie odleciały. And then you sit down and try to listen to a message or you know a sermon or a teaching. No a potem ktoś siada i próbuje słuchać kazania jakiegoś. And you can't, because your mind is so fast and you can't slow it down to assimilate truth.
I nie może taki umysł zwolnić, bo jest na tych wysokich obrotach, nie może przyswoić tych rzeczy. Even in music production, there are bits of equipment to make the music sound as loud as possible without damaging the ears. W przemyśle muzycznym są również takie specjalne jakieś urządzenia, oprogramowania, które robią, że muzyka jest jak najgłośniejsza, jak to możliwe, aby nie uszkadzała słuchu jednocześnie. When you watch adverts on the TV, you notice everything gets louder and brighter. Kiedy na przykład oglądacie reklamy w telewizji, zauważcie, że wszystko robi się jaśniejsze i głośniejsze. And people spend millions on marketing to try to get that big thing to help people to buy their products. No ludzie spędzają duże pieniądze na ten marketing, żeby mogli sprzedać dzięki temu swoje produkty. So we end up getting used to this very busy, loud, fast world. No więc po prostu przyzwyczailiśmy się do tego pędzącego, głośnego świata. And like in the story of Elijah, where there was an earthquake and there was lightning, but God chose to, at that time to say, I'm going to come to you in a small voice. No i tak jak w historii Eliasza było trzęsienie ziemi, były pioruny, ale Bóg powiedział, przyjdę do ciebie w tym cichym czasie. We sometimes miss that small voice. My czasami właśnie przegapiamy ten cichy głos. So the final things I'm going to say is that our worship should not be emotionally driven. A więc co chcę powiedzieć, nasze nabożeństwa nie powinny być powodowane, kierowane emocjami. But God has created our emotions. Ale Bóg stworzył nasze emocje. And when it talks about the devil didn't create emotions. Because he didn't create us. Oczywiście diabeł nie stworzył naszych emocji, on nas nie stworzył. So emotions are not of the devil. Więc emocje nie pochodzą od diabła. It's the manipulation of emotions, the feeling of or using emotions to make decisions which is of the devil. Ale to manipulacja emocjami, używanie emocji do podjęcia decyzji, to jest to co pochodzi od diabła. Because the day you come and you're feeling lovely and happy. No bo można przyjść, czuć się wspaniale, zadowolonym. And God is good and God is real. No i Bóg jest dobry, Bóg jest prawdziwy. I've got promotion at work. Dostałem awans w pracy. Praise the Lord. Chwała Panu. Something bad happens during the week. Coś złego stało się w tygodniu. Does God even exist? Czy Bóg w ogóle istnieje? Because we're using the emotions, the feelings, things which are happening in our lives to gauge truth. Bo właśnie poprzez te emocje one kierują to, że próbujemy poznać to, co jest prawdą. When Job went through all his trials, he still says, whatever happens, the Lord gives, the Lord takes away. But guess what? Blessed be his name. I'm still worshiping. I'm still praising. No, kiedy Job przechodził przez swoje doświadczenie, no to on powiedział, cokolwiek by się nie działo, to Bóg jest tutaj najważniejszy. Ja cały czas go czczę. Because God is always good. Bo Bóg jest zawsze dobry. And when the scriptures talk about music, i kiedy Pismo mówi na temat muzyki, it says make a joyful noise. Mówi, no zróbcie ten radosny hałas. Sing joyfully. Śpiewajcie radośnie. Joy is an emotion. Radość to emocja. So the scriptures do encourage us to praise the Lord using our emotions. A więc Pismo zachęca nas do tego, byśmy wielbili Boga używając naszych emocji. But it discourages us from trying to use the emotions to get to God. Ale zniechęca nas do tego, żebyśmy nie używali emocji, by dojść do Boga. But we have the experience with God first. With God. We have the experience with God first. Ale mamy najpierw to doświadczenie z Bogiem. The knowledge of His Word. Znajomość Jego słowa. And when that's strong, I've been saying this text a lot. That let the Word of God dwell in us. That's what Paul says. Tak, ten tekst, to the Colossians. który dużo powtarzam, który Paweł mówi, niech Bóg w nas mieszka, przebywa. Niech Duch Boży będzie w nas. No i wtedy możemy użyć to, co Bóg nam daje. A co to jest? To są właśnie nasze emocje. But emotions come from the knowledge of the truth, the knowledge of God. We don't try it the other way around because that's false worship. Emocje przychodzą poprzez poznanie prawdy właśnie, nie w drugą stronę. And no doubt we'll talk a little bit more about this in the question and answer session. No i oczywiście bez wątpienia będziemy więcej o tym mówić w tej sesji pytania i odpowiedzi. So if there's one last thing I can leave with you, emphasis one last thing you said. If somebody asks you, what did Ken say?
No i ta ostatnia rzecz, na co chcę położyć nacisk, jakby was ktoś pytał, co Ken powiedział tutaj? Tell them Ken said, put drums in every church. Powiedzcie im, Ken powiedział, wstawcie bębny do każdego kościoła. Now somebody's going to edit this on YouTube, and now ktoś to musi zedytować. But no, the message is that Ken didn't say anything. Nie, przesłanie jest takie, że Ken nic nie powiedział. Ken encouraged what says the Lord. Ken jakby tutaj zachęcał do tego, co mówi Pan. Back to the word of God. Powrót do Słowa Bożego. Back to true connection. Powrót do tego prawdziwego połączenia. Back to recognition of what is our mission in this world. Powrót do znajomości tego, co jest naszą misją na tym świecie. To lead people back to true worship and giving glory to the Creator, preparing for His soon return. Do oddania chwały naszemu Stworzycielowi i przygotowaniu się i wszystkich na Jego powtórne przyjście. Maranatha, stay faithful till He comes. Maranatha, zostańcie wierni. Thank you.